Impulsy elektryczne to przejaw życia organizmu. Istnienie elektryczności w organizmie żywym, bioelektryczność, wykrył w końcu XVIII wieku Galwani i dał początek nowej gałęzi wiedzy, elektrofizjologii. Każda z wielu miliardów komórek naszego ustroju wytwarza elektryczność. Elektryczność tę w największym stopniu produkują komórki nerwowe i mięśniowe, w filmie widoczne na modelu. Wnętrze komórek nerwowych i mięśniowych oraz ich otoczenie wypełnione są różnymi substancjami chemicznymi. Decydującą rolę w powstawaniu bioelektryczności spełniają m.in. jony sodu, potasu i chloru, ale przemieszczające się poprzez błony komórkowe. Specjalna aparatura pozwala wniknąć do pojedynczej komórki, rozszyfrować jej wnętrze, obserwować obraz potencjałów elektrycznych na ekranie oscyloskopu. Pozwala analizować w maszynach matematycznych i rejestrować na taśmie magnetycznej czy filmowej. Obraz czynnościowych potencjałów elektrycznych pojedynczej komórki, ich kształt, częstotliwość, umożliwia zrozumienie czynności bioelektrycznej całego organizmu człowieka. Aby zbadać działalność elektryczną np. serca, mięśni czy mózgu, umieszczamy na powierzchni ciała elektrody, które zbierają potencjały elektryczne i odprowadzają je do aparatury rejestrującej. Zapis czynności elektrycznej, uzyskany równocześnie z mózgu, serca i mięśni, jest obrazem aktywności tych narządów w danej chwili. Warsztat elektrofizjologa wkracza w coraz to nowe obszary naszego organizmu, gdyż generatorem elektryczności jest wiele narządów, m.in. nerki, wątroba, naczynia krwionośne, gruczoły, narządy zmysłów. Potrafimy na przykład zarejestrować prądy bioelektryczne z siatkówki oka i na ich podstawie ocenić działalność tego tak ważnego dla ustroju narządu. W diagnostyce chorób mózgu zmieniający się zapis prądów czynnościowych sygnalizuje pourazowe uszkodzenia mózgu. Przy pomocy badań elektrofizjologicznych mięśni można też wnioskować o wadzie kręgosłupa, a także ocenić wynik leczenia i obserwować proces rehabilitacji. Badanie bioprądów umożliwia kontrolę wydolności organizmu podczas wykonywania jakiejś pracy. Oto na przykład badanie elektrofizjologiczne pracy serca i mięśni w czasie podnoszenia ciężaru. Ekran oscyloskopu ukazuje zmiany bioprądów i rytm pracy serca oraz okresowe silne skurcze mięśni podczas wysiłku. Dzięki współpracy nauk fizjologicznych z techniką, a szczególnie z radiotechniką, powstała, coraz szerzej dziś stosowana, nowa metoda zapisu bioprądów – telemetria. Zjawiska bioelektryczne z poszczególnych narządów przekazywane są do umieszczonego na głowie nadajnika, a stąd drogą radiową do odbiorczej aparatury rejestrującej. Takie same bezprzewodowe badania organizmu stosuje się przy obserwacji stanu zdrowia np. kosmonauty przebywającego w przestrzeni kosmicznej. Przed elektrofizjologią otwierają się coraz to nowe dziedziny poznania. A czy można bioprądy wykorzystać jako źródła sygnałów? Prądy mięśniowe powstające przy wykonywaniu ruchów ręki u jednego człowieka mogą stać się bodźcem wyzwalającym identyczne ruchy u innego. Zgodność ruchów zależy od precyzyjnego umieszczenia elektrod w analogicznych miejscach zarówno u osoby nadającej, jak i odbierającej sygnał. Impuls nadawczy, należycie wzmocniony,
zmusza rękę odbiorcy do powtórzenia ruchu, nawet mimo wyraźnego oporu jej właściciela. Wykorzystanie bioprądów stwarza ogromne możliwości w rozwoju techniki protezowania. Oto przykład radzieckiej protezy. Zasada działania polega na korzystaniu z własnych prądów mięśniowych inwalidy w zachowanej części przedramienia. Prądy te zbierane przez elektrody umieszczone wewnątrz protezy i odpowiednio wzmocnione sterują mechanizmem sztucznej ręki. Prace polskich uczonych idą w kierunku zbudowania wieloczynnościowej protezy wyposażonej w sztuczne mięśnie pneumatyczne, naśladujące pracę mięśni żywych i sterowane prądami mięśniowymi. U nadawcy lokalizuje się bardzo dokładnie miejsca odbiorcze sygnałów z mięśni zginających i prostujących. Z tych miejsc sygnały mięśniowe przekazywane są w analogiczne miejsca sztucznych mięśni biomanipulatora. Sygnały mięśniowe, bioprądy, odpowiednio wzmacniane, sterują sztucznymi mięśniami protezy. Taki biomanipulator może służyć nie tylko inwalidom, ale także i ludziom zdrowym. Biomanipulatory będą być może pełnić rolę dodatkowych rąk w pracy człowieka, ale nie tylko. Sztuczną rękę można wyposażyć w olbrzymią siłę, niezależnie od tego, że bioprądy są słabe. Znacznie wzmocnione sygnały sterujące z naszych mięśni będą mogły nawet przejmować pracę ciężkich i skomplikowanych maszyn. Te fantastyczne wprost perspektywy zastosowania bioprądów rozszerza jeszcze możliwość przesyłania ich drogą radiową na duże odległości. Elektryczność produkowana w organizmie ludzkim może stać się więc sygnałem do zdalnego sterowania wieloma mechanizmami, zarówno w przyrodzie, jak i w technice.